półfinały. Już tylko na jednym korcie będą grane. Zaczniemy. Ależ teraz piękny. Ależ teraz wymiana nie... ...do 40, a więc dwa breakpointy. Świetny serwis. Ale wrócił return. Ależ minął! Znowu blisko linii return, bardzo dokładne są te zagrania, ale proszę, tutaj próba teraz kontry. Jeszcze broni się Marek. Ależ tutaj akcję Radosław, piękne slajsy z obu stron i przyspieszenie, jeden cross, drugi, teraz przewaga sytuacyjna po stronie Pawła, fantastyczna wymiana. Idzie do siatki Radosław, pięknie skontrolował. Ależ to jest za bardzo dobra teraz głęboka piłka, ale jeszcze broni się Marcin. Piękny teraz backhand, ależ piękny. Ależ przyłożył. Wracamy do gry, proszę Państwa. To jest czwarty game drugiego seta. Zmienił nam się teraz obraz tego, który już jest w ćwierćfinale. Może trafić na Adama Zanto, który właśnie okazał się tym zawodnikiem, który pokonał Pawła Rozwadowskiego, więc mogłaby tu nastąpić zamiana. Ależ to zmieścił teraz Roman. Pod linię końcową. Jeszcze jedna pod linię końcową, ale jakaż mądra defensywa. I proszę, idzie do siatki. Fantastycznie. Biegamy, biegamy z obu stron. Jest hot dog. I tutaj... Rewelacyjna gra ze strony gospodarza. Zawodnika, który zna te korty jak własną kieszeń. A przecież kieszeń dokładają. Co uderzenie. Raz jeden, raz drugi. Teraz Paweł. Idzie agresywnie, ale to wciąż nie jest koniec. Drop shot, ależ zwieńczy. Adama. Dzisiaj w meczu z Pawłem Rozwadowskim, gdzie agresywnie Marcin gdzieś gra pod te końcowe linie. Drop shot nie dochodzi. Idzie do ataku Marcin. Drop shot jest Sławomir i zagra.